To, czym chcę się z wami podzielić, stanowi z jednej strony duchowy testament Pawła, a z drugiej strony jest to informacja, która dotyczy obecnego czasu i obecnych czasów. To, na czym mi zależy, żebyście dobrze rozumieli, jak będziecie mnie słuchać, o co mi chodzi, zgodnie z widzeniem, które miałem, to o świadomość. O podniesienie dzisiaj świadomości w tym obszarze, o którym będę mówił. Bez wątpienia żyjemy w czasach ostatecznych. Zgadza się? Każdy, kto czyta słowo, wie, że żyjemy w czasach ostatecznych, jest w stanie to obserwować. I w ogóle nie będę się koncentrował na tym, żeby to udowadniać, że tak jest. To w ogóle przyjmujemy to za pewnik. Nie? I teraz te czasy, one się charakteryzują pewnymi cechami. Raz, w zakresie zjawisk, które zachodzą na tym świecie, ale przede wszystkim drugi obszar, i na nim się będę koncentrował, chodzi o zachowania i postawy ludzi. W ogóle, dlaczego chcę o tym mówić? Cały czas, jak mam takie wrażenie, że jak obserwuję zbawionych ludzi, czy jak z nimi rozmawiam, to cały czas widzę, że wśród wielu osób wiodący jest taki kierunek, że w tym życiu z Jezusem to chodzi o to, aby podnieść swoją strefę komfortu. Aby podnieść wygodę. Jakby są ślepi na inne obszary. Są pozamykane przed nimi. Tylko to. Kiedy przychodzi później, kiedy okazuje się, że czegoś nie ma, że pojawiają się jakieś trudne okoliczności, jakieś wyboje, to ich to wywala. Gdzie ten Bóg jest? Co się dzieje? Dlaczego? Przecież krzyż, przecież wymiana krzyżowa. Głębokie niezrozumienie, głębokie wycofanie. Zatytułowałem to poselstwo Postawa ucznia w czasach ostatecznych. Ale najpierw chcę się trochę skupić na cechach charakterystycznych dla tych czasów. O zjawiskach nie będę mówił dużo, wiecie, bo to są takie kierunki, które się w ogóle zajmują tym. Zapomniały o przesłaniu Ewangelii, zapomniały o głoszeniu Ewangelii, a zajmują się tylko badaniem poszczególnych znaków i pewną sensacją, wiecie, taka sensacja, która wokół tego jest. Z drugiej strony, gdybym miał ruszyć ten temat, to musiałbym mówić o nim ze 2,5-3 godziny, myślę, żeby go w sposób taki kompletny wyczerpać, a nie na to chcę stawiać. Chcę stawiać na tą drugą dziedzinę. Zachęcam was natomiast, żebyśmy, wiecie, mówimy o świadomości, więc przeczytajcie Ewangelię Mateusza, słowa Jezusa, które są wypowiedziane w 24-25 wersecie. Tamci uczniowie, oni go pytają, jaki będzie znak twojego powtórnego przyjścia, jaki będzie znak, że to jest koniec, tak? I Jezus pokazuje im tam ciąg wydarzeń, które będą występowały jeden po drugim. Ale tak jak powiedziałem, nie chcę się w tym zanurzać teraz. Chcę wam tylko pokazać pewne różnice w otaczającym nas chrześcijaństwie, a w tym, co mówił Jezus w tych słowach. I tak na przykład Jezus mówi, tłumaczenie, które jest najczęściej mówione. Potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Inne tłumaczenie, na przykład Nowej Biblii Gdańskiej, mówi, ale macie znieść wojny i wieści wojenne. Macie znieść wojny. Baczcie, abyście się nie trwożyli. Abyście się nie bali. Bo co? Bo musi to się stać. Musi to się stać. Jezus to powiedział. Ale to jeszcze nie koniec.
Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu. I teraz ludzie, którzy jeszcze nie mają wybudowanego fundamentu, mówią, ale to znaczy, że co? Że Bóg zsyła wojny? Nie. Bóg nie zsyła wojen, ale jest to wynik tego, jacy stali się ludzie w czasach ostatecznych. Wojny są tego wynikiem. Jaki stał się człowiek? I na tym będę chciał trochę dłużej się dzisiaj zatrzymać. I teraz zobaczcie. Masa chrześcijan, ci, którzy tak naprawdę nie słuchają Jezusa, albo słuchają Go wybiórczo, że z krzyża należy mi się strefa komfortu, z krzyża należy mi się wygoda. Oni modlą się w ten sposób. Żyjemy w czasach ostatecznych, a oni modlą się, Panie, żeby nie było wojen na świecie. Co On powiedział? Ale to się musi stać. Macie znieść wojny i wieści wojenne. I się nie bać, bo to nie koniec jeszcze. Kiedyś zapytałem Boga w ogóle, o co chodzi z tymi ludźmi, o co chodzi z tymi modlitwami, dlaczego tak jest? No On właśnie powiedział, tak, że nie słuchają mnie. I boją się. Boją się. Dominuje ich lęk. No i to, co powiedziałeś a propos zaufania, tak? Nie ufają. To są te słowa, które chcieliby wyciąć, nie? No jak to? Z krzyża mam to, jak to? Mam znieść wojnę. Tego tam nie ma. Tego tam nie ma. Wyprę to. I teraz będę się koncentrował tylko na tym, żeby nie zarabiać 4200, 5800. Główny cel mojego życia, bo mam plany, żeby w przyszłym roku do Grecji pojechać. Uświadomiłem sobie, jak wiele takich modlitw lękowych stanowić w ogóle pewne sprzężenie duchowe. Tak? A Jezus powiedział, że to się musi stać. Że to będą znaki w czasach ostatecznych. A dlatego od tego zacząłem. Żyjemy w tych czasach. Żyjemy. Wiecie, to w ogóle... Nie wiem. Rozmawialiście kiedyś o tym? W domach, ze sobą, małżonkowie? Jak byście się zachowali teraz? Ja na przykład ten temat mamy z Julitą dokładnie przerobiony. Jeśli okazałoby się, że żyjemy w czasie wojny, co zrobicie? Powiem wam, co zrobi większość plastikowego kościoła. Wiecie co? COVID to pokazał. COVID to pokazał. Wiecie, co zrobią? Pojadą do Anglii, do Hiszpanii albo do Portugalii, żeby w razie czego mogli do Stanów jeszcze uciekać i będą robili fajne kamery na YouTubie, że oni wstawienniczo modlą się o Polskę. Zwieją. Ja zostanę. Gdyby tak było, macie moją publiczną deklarację. Zostanę i będę głosił Ewangelię. Jednym i drugim. Drugim być może z pistoletem przy skroni. Ale będę głosił Ewangelię. Wczoraj rozmawialiśmy też w Białymstoku na ten temat. I tak a propos dzieci. Ja mam dzieci prawie dorosłe. Od wielu lat, całym swoim życiem, daję im przykład, w co wierzę i jak żyć. Prawo wyboru. Jak każdy człowiek. Wybieraj. Ja zostaję. Julita też zostaje. Wiecie, to te modlitwy, Panie, żeby nie było wojen, mamy czas ostateczny, ale żeby nie było wojen, to jest trochę tak, jakbyś modlić się, Panie, żeby Antychryst nie przyszedł. Ale on przyjdzie. Jego duch już jest widoczny, ale on przyjdzie. Ale żeby nie przyszedł, Panie, w imieniu Jezusa, żeby nie przyszedł. Ja modlę się teraz władzą, którą mi dałeś. Albo jeszcze lepiej, nie? Panie, żeby diabeł uciekł z ziemi, jeszcze zanim tutaj wrócisz, tak? Tak ludzie tak myślą. To są takie mrzonki, takie są iluzje. W jakimś celu Jezus przekazał tę informację? W jakim celu? Żeby Kościół nie był nieświadomy. Żeby Kościół nie był zaskoczony. Świat może być zaskoczony.
Inni ludzie mogą być zaskoczeni, ale Kościół nie może być zaskoczony. Nie może być zaskoczony. Zobaczcie, nigdzie, nigdy Jezus nie powiedział: módlcie się tak, aby nie przyszło to na was. Powiedział: musi to się stać. Co on mówił? Wielokrotnie mówił: czuwajcie, patrzcie na mnie. W ogóle, tak? Jest perspektywa prorocza. Będziecie wiedzieć, co, jak, gdzie i kiedy. O tym do nich mówił. Co mówił? Wierzcie Ewangelii i we mnie wierzcie. Nie koncentruj się na okolicznościach. Jeszcze raz te słowa przytoczę, tak? Baczcie, abyście się nie trwożyli, bo to się musi stać. Czyli lęk jest grzechem. Jeśli boisz się w tym czasie, to jest to grzech, jest to błąd. Coś jest nie tak. Ale tak jak powiedziałem, nie chcę wchodzić szczegółowo dzisiaj w zjawiska. Zresztą chcę was trochę sprowokować, żebyście też siedzieli w słowie. Żebyście kopali i żebyście badali. Żebyście byli nieświadomi. Więc a propos zjawisk, nie będę mówił więcej. To jest jeden przykład. Jeden przykład, jak bardzo nurty chrześcijańskie odpływają od prawdy. A ja chcę przejść do ludzi. Dlaczego chcę przejść do ludzi? Bo ludzie... ich zachowania są i przyczyną, i skutkiem. Ludzie. Powiedziałem wam, że to, co mówię, stanowi pewien też testament Pawła, ponieważ będę bazował też na słowach, które, znaczy przede wszystkim będę bazował na słowach, które powiedział Paweł do Tymoteusza w drugim liście. To jest najstarszy, znaczy to jest ostatni list, który opublikowany w Biblii, który znajduje się w Biblii, który jest napisany przez Pawła. Paweł jest więziony. Paweł wiele już widział, wiele już wie. Wiele już z Bogiem przeżył. Siedzi w więzieniu. Jest sam, odwiedza go tylko Łukasz. Inni mówią, że nie mogą trafić. Nie wiem, jak to więzienie wyglądało. Ale tak się tłumaczyli, że nie mogą go tam znaleźć w tym więzieniu. Tak? Łukasz tylko do niego przychodzi, on siedzi. Ma czas na przemyślenia, ma komorę. Jest świadomy rzeczy. I mówi, a raczej pisze do Tymoteusza tak. 3:1. A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Paweł na podstawie objawienia, które ma, odbiera proroczą informację, bardzo ważną dla nas dzisiaj, żebyśmy rozumieli, co się dzieje. Bo nieświadomość też jest grzechem. I zwróćcie uwagę, że czy to mówi Jezus, czy mówi to Paweł, wielokrotnie, jeśli coś jest na temat czasów ostatecznych i tych informacji, tam nigdzie nie ma informacji. Módlcie się, żeby to nie przyszło na was. Co mówi Paweł? To wiedz. Tego bądź pewien. Tak będzie. Nie bądź naiwny, nie bądź nieświadomy, tak? Chodzi o to, żeby cię to nie zaskoczyło. Trudne czasy, inne tłumaczenie mówi niebezpieczne czasy. I zobaczcie, znowu zderzamy to z tym, że wielu chrześcijan dzisiaj, szczególnie w dobie szybkiego przepływu informacji, nowych technologii, chciałoby, żeby to życie i ta służba była taka łatwa i przyjemna. Lajki na Facebooku, lajki na YouTubie, lajki na TikToku, lajki na Instagramie w ogóle. Tak, kasa płynie generalnie, wszyscy biją brawo i jest wow, wow. Moje pytanie dzisiaj do szeroko rozumianego Kościoła. Czy praktycznie jesteśmy gotowi wejść w czasy ostateczne? One już są. Ale czy jesteśmy jako Kościół na ziemi odnaleźć się w czasach ostatecznych? W
Widzenie miałem takie, ja wam wielokrotnie mówiłem, ja sny akurat od Boga mam rzadziej, ale często jest tak, że jak się budzę, jeszcze ta głowa jest taka świeża, to dostaję jakąś taką petardę, która powoduje, że się z łóżka nie mogę podnieść. I obudziłem się ostatnio. I zacząłem wielki napis przed oczami. Polaryzacja. Jest czas wielkiej polaryzacji, wielkiego podziału. Podziału. Czy Kościół jest gotowy? Czy Kościół chce żyć jak ten świat? Flirtować z tym światem? Czy jest gotowy na tą silną polaryzację, na tą różnicę, na prezentowanie różnic w standardach królestwa? To jest ten czas, to są te czasy. Wielu osób chce flirtować, trochę tak, trochę tak. Jedną nóżką tutaj, bo fajnie, bo wygodnie, bo ciepło, a drugą coś tam zrobić. Nie będzie tak się dawało teraz. Wchodzimy w czas tak silnie widocznych różnic i tej polaryzacji, że to będzie niemożliwe. Niemożliwe to będzie. Jest pytanie, czy Kościół jest gotowy płacić cenę i trzymać standard. Każdy z nas musi sobie zadawać to pytanie, ja też. I teraz chcę wrócić do tego, co powiedział Paweł dalej. Ja jestem? Słyszycie mnie tak? Teraz mam wrażenie, że byłem chyba trochę ciszej, tak by możecie dać trochę głośniej? Wiecie, że ja lubię głośno. Ja coś. Dobrze, wróćmy do dalszej części mowy Pawła. Zobaczcie, zaczął od tego. A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. I teraz kontynuuję. Ludzie bowiem będą... I zaraz przejdziemy jacy. Ludzie bowiem, przyczyna i skutek będą, na pewno, tak właśnie będzie. I teraz powiedziałem, że chodzi mi przede wszystkim o świadomość. I Paweł wymienia. Po pierwsze, samolubni. Jacy? Egoistyczni. Samolubni to znaczy egoistyczni, skoncentrowani na sobie, tak? Ludzie ze starą naturą, którzy generalnie kręcą się wokół siebie. Czy zdajecie sobie sprawę, że egoizm nigdy nie był tak silny jak w czasach ostatecznych? Że egoizm teraz jest najsilniejszy w stosunku do tych wszystkich czasów i to będzie postępowało? Ludzie będą coraz bardziej samolubni. Zdajecie sobie sprawę, że jak ludzie nawet komuś pomagają, co na zewnątrz wygląda, że robią dobrze, to im chodzi o nich samych? Więcej. Zdajecie sobie... Kiedyś rozmawiałem z kilkoma osobami. To nie jest jedyny przypadek. Człowiek płacze na pogrzebie. Mówię, kurczę, no zżyci byli. Tęskni. Brakuje mu. Gadam z nim za chwilę. On mówi, wiesz co? Uświadomiłem sobie, że mój czas się kończy. Że już jestem stary. Ja, mi, moje, o mnie. Po co o tym mówię? My musimy to rozumieć. Tacy są ludzie wokół. Wszędzie są tacy. Powiem więcej. Powiem to teraz. To, co on tu wymienia, nie dotyczy tylko świata. Dotyczy też Kościoła. Stara natura umarła, jest nowa natura, ale zachowania w duszy są skoncentrowane na mnie. Mi, moje, 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 moje. Bo takie czasy, bo impulsy zewsząd, z każdej strony. Wszędzie każdy do siebie, do siebie, do siebie. To Paweł postawił jako pierwsze. Egoizm, samolubność. Wiecie, to nie chodzi o to, co zewnętrzne. Ludzie z depresją też są totalnymi często egoistami. To jest inna twarz egoizmu. Jest tak skoncentrowany na sobie, że aż depresję ma. Druga rzecz, którą wymienia. Chciwi. Inaczej
łakomi, kochający pieniądze. Zdajecie sobie sprawę, że mamon też nigdy nie był tak silny, jak jest teraz, wcześniej? Że to jest cecha charakterystyczna tych czasów? Umiłowanie pieniądza? Pamiętacie jeszcze takie teksty, one dzisiaj to w ogóle do lamusa poszły, że słowo jest ważniejsze od pieniędzy. Jak byłem taki, to znałem takich ludzi. Nie wiem, jakiś tam znajomy, dziadka, kogoś. To byli ludzie, którzy nie potrzebowali umowy podpisywać. On powiedział słowo. A dzisiaj, jak ktoś ci powie, że słowo jest ważniejsze od pieniędzy, to on usłyszał na szkoleniach, że to jest świetna technika, żeby cię zmanipulować. Żeby cię ograć. Że ty mu zaufasz, a on cię później oleje. I mówi, i myśli sobie, frajer jesteś. Takie czasy. Takie czasy są. Musimy to rozumieć. Musimy to wiedzieć, tak? Na porządku dziennym w temacie dotyczącym finansów są kłamstwa, czary i manipulacja. Bo połącz teraz egoizm i chciwość. Połącz to. Zobacz w ogóle. Człowiek, który jest egoistą i który jest skoncentrowany w ogóle na chciwości. On zrobi wszystko, żeby orznąć drugiego w ogóle. Każdy szuka swego. Droga przestała być ważna. Droga? Ha. Cel. Moje. Mi. Jak sobie kiedyś zacząłem to analizować i stwierdziłem, 20 lat temu ludzie zarabiali pieniądze. 10 lat temu jeszcze też. Dzisiaj obserwuję to szeroko. To nie jest wycinkowe. Ludzie wyrywają sobie pieniądze. Wyrywają. Bo natrafiają po drugiej stronie na egoistę chciwego. Trzecia rzecz, o której mówi Paweł. Ludzie stali się w tych czasach chełpliwi, czyli inne tłumaczenia, wyniośli, zarozumiali. Ludzie mają tak przerośnięte ego, że im się wydaje, że są panami tego świata, nie? Ludzie mają zdanie na każdy temat. Na każdy temat. Zobaczcie w ogóle postawy ludzi. Wszyscy są ekspertami od rolnictwa, od Unii Europejskiej, od polityki, od chrześcijaństwa. Widujecie na ulicach tych ekspertów, nie? Widujecie ich. Jest ich tam, jest ich tam masa, nie? A skąd się wziął trolling w internecie? To jest połączenie różnego rodzaju tak tego cech. I między innymi to, że każdy wie wszystko. On ma zdanie. Jego zdanie jest ważne, bo on jest egoista. Jego zdanie jest najważniejsze. I on jest ekspertem. Zobaczcie, jak został zdeprecjonowany zawód nauczyciela. Nauczyciel to śmieć. Śmieć. Dzisiaj. Jesteś nauczycielem, jesteś śmieciem. Nic nie oznaczasz. Ty chcesz mnie uczyć? Ha, ha, ha. Śmieciu. Ja wszystko wiem. Wszystko wiem. Takie czasy. Takie czasy. Tak ludzie sobie funkcjonują. Dalej, czwarta rzecz mówi, ludzie stali się pyszni. Niezależni od Boga, niezależni od prawdy, tak? Zobaczcie, każda grupa społeczna dba o swoje partykularne interesy. Każdy mówi o prawdzie. Włącz telewizor. Masz jedną prawdę na TVP, drugą prawdę na Polsacie, trzecią na TVN-ie i na cokolwiek jeszcze przełączysz, będziesz miał różne prawdy. Każdy się odwołuje do prawdy. To o prawdę chodzi. Nie ma prawdy obiektywnej. Są sztuki, jak przekonać się do mojej prawdy. Jedno z najbardziej nadużywanych słów. Dalej Paweł mówi, ludzie staną się bluźnierczy. Ludzie będą złorzeczący, tak? Złorzeczący, szukający swego, życzący innym źle. To jest jedno z tłumaczeń. Źle życzą innym. A szczególnie w tym kraju. Jakieś mamy taką kumulację niektórych tych cech. Źle życzą. Dlaczego? Bo są egoistami i chciwcami. Idziemy dalej. Źle życzą. Wcale nie mają w sercu jakoś tam poukładane. Ale ja mówię o tym, żebyśmy byli tego świadomi.
żyjemy wśród tych ludzi, chcemy na nich wpływać, chcemy przeprowadzać ich do Jezusa. My musimy wiedzieć, z kim mamy do czynienia. Nas to nie może ani dziwić, nie może nas to zaskakiwać i nie może nas to gorszyć. Po to dostaliśmy tą informację, że nas to nie może gorszyć. To jest stan faktyczny. Złorzeczący, czyli zabijający innych w swoich sercach. Masowi mordercy wokół. Sąsiad, szef, każdy zabity w sercu. Zabity. Dlaczego? Bo za mało mi dał. Za mało. W ten sposób ludzie dzisiaj usuwają przeszkody, które co? Które stają na drodze ich wygodnego życia. Zabiję go w sercu, żeby mi było lepiej. Rodzicom nieposłuszni, mówi Paweł, i cielesnym, i duchowym. Bunt jest bardzo silny dzisiaj. Bunt w czasach ostatecznych jest bardzo silny. Niewdzięczni, Paweł pisze dalej. Tego nawet nie trzeba wyjaśniać. Wystarczy oczy otworzyć, porozglądać się gdziekolwiek. Posłuchać, o czym mówią ludzi. Popatrzeć na nich. Kto dziękuje, kto jest wdzięczny. Trudno takich znaleźć. Szklanka cały czas jest do połowy pusta. Za mało, za słabe. Ciągle źle, ciągle niewystarczająco. Ciągły brak. Ciągły. Zobaczcie, jak ważne jest to co padało. Ta komora, to oddzielenie. Przecież to myślenie przenika wszystko dookoła. Zderzacie się z takimi ludźmi, z takimi poglądami, z takimi informacjami, które są tak ukierunkowane. To fruwa. Ludzie emitują, to powiedziałem tak, są przyczyną i skutkiem tego zagadnienia. Bezbożni, niepobożni, czyli nieszukający Boga, nieuznający Go i niepotrzebujący Go. Kiedyś tak sobie takie proste rozkminy miałem. Jak jesteście czasami na starówkach, nie wiem, w Warszawie, we Wrocławiu, gdziekolwiek, zauważyliście, że trochę inaczej kiedyś ludzie podchodzili. I nie mówię teraz o tym, czy oni byli religijni, czy niereligijni. Nie chodzi mi o to, żeby teraz świątynie religijne budować. Ale na małym obszarze była, nie wiem, 5, 7, 10 budynków tak zwanego kościoła. Ludzie w ogóle uznawali, że ten Bóg jest. Krzywo, bo krzywo. Dzisiaj ludzie nie potrzebują Boga. Po co mi On jest? Mam Netflixa. Starcza mi do pierwszego generalnie, tak? Na wakacje odłożę. Wszystko jest. Po co mi ten Bóg? Trochę poczaruję, trochę pomanipuluję generalnie tak, żeby wyższą kasę dostać od szefa. Jest okej. Okay. Jest okej. Okay. Dalej. Paweł mówi, bez serca, czyli bez naturalnej miłości, bez naturalnych uczuć, tak bardzo skoncentrowani na sobie, na swoich sprawach, na tym dobrobycie. Kolejną rzecz, którą mówi, nieprzejednani, czyli nie dający się przekonać. Zobaczcie, jak ludzie są uparci w swojej głupocie. Jak głosicie Ewangelię, tak? Spotykacie ludzi, którzy przychodzą, nikt nie wiem, nie zna Boga, Ewangelii nie przeczytał, w ogóle nie dotknął, ale w ogóle On będzie cię nauczał, jak ma być. Ja już nie chcę wchodzić w temat tej samosprawiedliwości, ale wiecie, że tak jest, nie? Tak się podzielę, wczoraj w Białymstoku. Julita akurat głosiła, staje z boku, podchodzi do mnie jaki pan. Z bardzo ważnym pytaniem. A niech mi pan powie. Czy to był krzyż, czy to był palmęki? Bo mi Jachowie powiedzieli, że palmęki, nie? Wiecie, i on w ogóle jest zdruzgotany tą informacją, nie? Stoję, produkuje się w ogóle, istotę mu Ewangelii w ogóle głoszę. O co w tym chodzi w ogóle? Kiwa głową, nie? Ja mówię, no dobrze, no łapię facet, o co chodzi. Skończyłem go. Ale niech pan powie, to był krzyż czy palmęki?
Ja chciałem się pomodlić o niego w ogóle generalnie, żeby to połamać, to wszystko, co zbudowane i poszedł, tak? No ale doświadczamy tego też, że jest bardzo dużo tych mędrców, którzy podchodzą i no, mówią nam, jak te sprawy się mają, tak? Dalej, zobaczcie, kolejną rzecz, którą wymienia Paweł. Niedotrzymujący przymierzy. Niedotrzymujący umów. Widzicie to powszechnie. Zobaczcie. Widać to wszędzie. Widać to w relacjach. Czym jest przyjaźń dzisiaj? Wiele osób mówi, jesteś moim przyjacielem, więc mi daj, skoncentruj się na mnie. Na mnie się skoncentruj, mój przyjacielu. Bo jestem takim egoistą czasów ostatecznych, więc pamiętaj, to ja jestem w centrum, a skoro jesteś mój przyjaciel, to dbaj o mnie. To wszystko się gdzieś tam deprecjonuje, nie? Mocne słowa, praktyka życia gdzieś tam się rozjeżdża. Spójrzcie na, nie wiem, na małżeństwa. Bo zupa była zasłona, tak? O? Bo za głośno telewizję oglądał. Albo może, nie wiem, za głośno chrapał. Wystarczy. Wystarczy. Zobaczcie w biznesie. To samo. Spółki, współpracę. I zobaczcie w kościołach. Ludzie nie rozumieją, że słowo, które dają, dzisiaj było już powiedziane na ten temat, że w ogóle to jest jakieś przymierze zawierasz z człowiekiem. Mówiąc, będę robił to i to. No, przymierze zawierasz. Ale obudziłem się dzisiaj, wiesz co, jakoś tak mi ten ukuło tutaj, tak sobie pomyślałem, że jednak nie. Nie. W ogóle nie, po prostu. No co? No w takich czasach żyjemy. Tak jest. Umowa, przymierze, słowo, co to jest? Wyświechtane slogany do manipulacji. Dalej Paweł mówi, przewrotni, oszczerczy, czy nieszczerzy, perfidni, nielojalni. To jest kolejna rzecz. One są ze sobą powiązane. Lojalność, słowo dzisiaj. Jak nic z tego nie mam dla siebie, to mam to w dupie. Przepraszam za wyrażenie, ale tak wiele ludzi myśli. Jaka lojalność? Co z tego mam? W takiej czy innej formie. Niepowściągliwi, pisze Paweł, kolejną rzecz. Nieopanowani, niepohamowani. Ludzie są gotowi posunąć się, walcząc o te swoje cele, do wszystkiego, i w mowie, i w czynie. I to, i znowu to jest to, co było nie do pomyślenia 20-30 lat temu, dzisiaj staje się standardem. To się nasilają te rzeczy. Musimy to rozumieć, musimy to widzieć. Właśnie to też muszę widzieć. Dalej Paweł mówi, że ludzie stają się okrutni, bez skrupułów, bez ludzkich uczuć i odruchów. Niemiłujący tego, co dobre, tego, co właściwe. I nieprzychylni. To jest, czyli ludzie kochają to, co niewłaściwe, a jednocześnie są nieprzychylni tym, co kochają to, co właściwe. Tak jak mówię, celowo to wymieniam, żebyśmy rozumieli to, z kim, gdzie kooperujemy, gdzie, na jakim polu działamy. Dalej, Paweł mówi, ludzie są zdradzieccy, zdrajcy, niewierni. Zdrada i niewierność, to wiecie, to są cnoty tych czasów. Zdrada przestała być zdradą. Kiedyś zdrada miała jednoznacznie negatywne skojarzenie. Niewierność też. A dzisiaj? Nie no. To już tak inaczej brzmi w ogóle, nie? Tak. Już tak się w ogóle, no co tam. Zuchwali. Czyli porywczy, pochopni, niecierpliwi, zaakcentuję, niecierpliwi, widzicie to też powszechnie, wyrywni, szybcy i niedokładni. Zobaczcie, co cechuje też te czasy. Szybko i byle jak. Tandeta. Zobaczcie, jak jest jakiś rzemieślnik,
który dubał w warsztacie i robił jakieś rzeczy w ogóle wysokiej jakości, to on głodem przymiera dzisiaj. Bo całość jest napędzona na egoizm i na chciwość. Dużo tandety, szybko i byle jak, byle wynik pomnożyć. No takie czasy, więc to trzeba to rozumieć. Nadęci, zadufani, napuszeni, pretensjonalni. Zobaczcie, że to nawet socjologia mówi, że każde kolejne pokolenie, które teraz jest, jest dużo bardziej pretensjonalne niż te poprzednie. Ludzie z PESEL-em, na przykład z siódemką z przodu, te znam najbardziej, w życiu nie zrobią czegoś, nie zachowają się tak, jak ktoś tam ma, nie wiem, no, te PESEL-e od 2000, ale nawet dziewiątkę z przodu. Nie zrobią, gdzieś przesunęła się, nieważne co by było, no to postępuje. Pretensjonalność, roszczeniowość, mi i moi. Dlaczego? Egoizm, chciwość. Punkt jeden, punkt dwa. Dalej. Miłujący więcej rozkosze niż Boga. Zobaczcie, że to też dotyczy właśnie Kościoła, bo oni tam trochę tego Boga mogą miłować, ale więcej rozkosze. Więcej to, co ma do zaoferowania ten świat, nie? Dobrze sobie zbudować takie, wiecie, fajne, tak, no dobra, do nieba pójdę, to tu jestem bezpieczny, nie? A teraz na tym świecie to tak, że mi dobrze było, że mi ten świat w ogóle tutaj służył, tej mojej wygodzie i mojemu komfortowi. To bardzo ważne, tak? Wybieram rozrywkę i owoce tego świata. No i ostatnia rzecz, którą wymienia Paweł, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy. No religijni ludzie. Pokazuje to wprost. Pozory pobożności, tak? Ale ich życie jest zaprzeczeniem mocy, tak? Pisze dalej Paweł o nich, ci przeciwstawiają się prawdzie, ludzie spaczonego umysłu, nie wytrzymujący próby wiary, tak? Nazywa rzeczy po imieniu. To jest jego testament. I jednocześnie głębokie objawienie. On widzi już, jak funkcjonują ludzie. Ale tak jak powiedziałem, Paweł nie mówi, że to dotyczy tylko ludzi na tym świecie. On ma świadomość, że ten sposób funkcjonowania wciągnie wielu ludzi zbawionych. Tych, którzy uwierzyli w zastępczą ofiarę Jezusa, tak? W Jego zmartwychwstanie. Tych, którzy narodzili się na nowo. Ja to tak się podzielę teraz, taką moją dygresję. Ja się zastanawiam, czy naprawdę wszyscy ludzie, którzy mówią językami, to są ochrzczeni Duchem Świętym. Jak można być ochrzczonym Duchem Świętym i myśleć o świecie? Ale weźmiecie potęgę, siłę, moc, zdolności, możliwości Boga samego i będziecie mi świadkami. Nie wiem, nie chcę w to wchodzić w tym momencie i wywoływać dyskusji. Ale osobiście uważam, że część osób mogła się po prostu nauczyć. Mówię o szeroko rozumianym Kościele. Ale to, co wam pokazuję teraz, to jest obraz waszych rodzin według ciała, ludzi w pracy, sąsiadów, wszystkich grup. I powtórzę to jeszcze raz. To nas nie może dziwić, nie może nas to gorszyć i zaskakiwać. Paweł mówi, to wiedz na pewno. Tymoteuszu, to wiedz. Bądź tego świadomy. I teraz Paweł najpierw buduje jego świadomość, a potem przychodzi do tej drugiej strony tej polaryzacji. Pokazuje, jak się w to nie uwikłać i jak stać po właściwej stronie mocy. W 3:10 Paweł mówi tak. Lecz ty poszedłeś. Podkreślę słowo poszedłeś. Co ono pokazuje? Aktywność. Czyny, a nie deklaracje. Nie chodzi o to, co ktoś tam zapisał albo emocjonalnie zadeklarował. Ty poszedłeś. Ja to widzę. Widzę to, że ty poszedłeś. To się da zobaczyć, czy ktoś poszedł, czy nie. Poszedłeś.
za moją nauką. Poszedłeś za nauką apostolską. Wdrożyłeś ją w życie. Przeorałeś się przez nią. Przyswoiłeś, zjadłeś, utożsamiłeś się z nią. Żyjesz w ten sposób. I teraz pytanie, które każdy z nas musi sobie zadać. Czy w moim życiu widać naukę apostolską? Czy ją widać? Czy jestem po tej drugiej stronie tej polaryzacji? Kiedy wszystko jest wymieszane? Kiedy wszystko jest uwikłane w tym świecie? Czy widać naukę apostolską? Dalej mówi, poszedłeś za moim sposobem życia. Dałem ci przykład. Wytyczyłem kierunek. Powiedziałem, naśladuj mnie. Naśladuj mnie. To jest praktyka przeżywania tej nauki, którą przyswoiłeś. Ja to widzę w twoim życiu. To jest to coś, co spowoduje, że nie będziesz uwikłany, że będziesz różnicą dla ludzi w czasach ostatecznych. Poszedłeś za moimi dążnościami, czyli zamierzeniami, czyli czym? Czyli celami, planami i strategią. Nie kombinowałeś, nie buntowałeś się, ale ja mam swoje, ale ja tak. Ile osób mówi tak, no tak, tak, tam, głoszenie Ewangelii, to wszystko, te cele apostolskie, ale, synowie oporni, ale, ale to, ale tamto, ale wikła cię w świat, ale przenosi cię do pierwszego wersetu. W 10 nie ma ale, nie ma ale. Poszedłeś, jak? Tak, po śladach. Za moją wiarą zaraziłem cię. Święty wirus. Wirus wiary. Poszedłeś za moją wiarą. Za moją wyrozumiałością. Opanowaniem. Nie dawaniem się sprowokować. Jesteś świadomy celu. Widzisz, co jest istotne. Rozumiesz, jacy są ludzie. I tak, tacy są, więc nie dajesz się sprowokować. Jesteś mędrcem, wyposażony mocą Bożą, mądrością i wglądem proroczym. Nie potkniesz się w tym. Dalej, za moją miłością poszedłeś. I cały czas akcentuję, to poszedłeś. Czyli to jest widoczne, weryfikowalne. Za moją cierpliwością, czyli wytrwałością, tak? Za moimi prześladowaniami i uciskami, które mnie spotkały. Tego też Paweł nie wyciął. A propos szukania wygodnej i komfortowej służby, tak? To są te rzeczy, które w pierwszej kolejności Paweł akcentuje, mówi, tak? Ludzie są tacy, a teraz co podnosi? Co powoduje, że chociażby ta zgnilizna czasów ostatecznych w ogóle się tam potęgowała jeszcze bardziej? Nie dotknie cię to. Później mówi też do niego, ale ty trwaj w tym. Trwaj w tym, co wziąłeś. Czegoś się nauczył i czego jesteś pewien, wiedząc, od kogoś się tego nauczył. Zobaczcie, Paweł mówi, to jest jego testament. On mówi, dałem ci przykład. Stwierdza tam dalej, biegu dokonałem. Wiem, o co w tym chodzi w ogóle. Dałem ci doktrynę, dałem ci wszystko w ogóle. W tym trwaj, Pawle, na tym się koncentruj. Nie koncentruj, tam to masz wiedzieć, po to, żeby odpowiednio użyć rzeczy. Żeby cię nie zaskakiwały. Bądź tego świadomy, nie możesz być ani zgorszony, bo stracisz orientację. Jak cię to zaskoczy, też stracisz orientację. Musisz to wiedzieć. Ale ty nie koncentruj się na tym.
To tylko na potrzeby zbudowania swojej świadomości masz to wiedzieć. Wracaj do nauki apostolskiej, wracaj do przeżywania miłości, praktykowania życia. Miej przed oczami cele. Na to patrz. Na to patrz. W tym samym liście mówi mu: ty więc, synu mój, wzmacnij się w łasce. Kolejne instrukcje. Jak się w tym nie pogubić? W tym myśleniu, gdzie znowu system prawa uczynkowości, one będą się ładowały. Wzmacniaj się w łasce, bądź spokojny w ogóle, która jest w Chrystusie. Rozwijaj się w niej. Rozwijaj się, w tym się zanurzaj. Nie patrz. Będą wojny, tak, zniesiesz wojny. Nie patrz na to, nie analizuj. To, do czego cię nie powołałem. Nie koncentruj się na tych rzeczach. W łasce wzrastaj. W łasce. Dalej mówi: a co słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, to przekaż ludziom godnym zaufania, którzy będą zdolni i innych nauczać. O co tu chodzi? Nauczaj kolejnych uczniów. Twórz kolejne pokolenie. Nauczaj. Koncentruj się na tym, co wziąłeś. Żyj w tym. I nieś to dalej. Nieś to dalej. Świadomy tego, że ludzie bardzo tego potrzebują. Bo są bardzo pogubieni. Bardziej niż kiedykolwiek. Tu jest napisane: znoś trudy jak dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. No co to oznacza w praktyce? No poświęć się na maksa. Znoś trudy, no. No poświęć się na maksa. W tym, co robisz. W tym, czym się odkryłeś. Co zobaczyłeś. W tym, czym uczestniczysz. W tym, co pomagasz. Nieważne. Na maksa. Na maksa. Na maksa. Znoś trudy. Jako dobry żołnierz. Dalej mówi im to samo. To samo, co mówi Jezus zresztą. Powtarza po Jezusie. Lecz ty bądź czujny we wszystkim. Znoś trudy, wykonuj dzieło ewangelisty. W pełni wypełnij swoją służbę. Zobaczcie, czyli z jednej strony pokazuje w ogóle też, tak? Co się dzieje w czasach ostatecznych, jacy są ludzie, co się dziać, tam jakie w ogóle mogą być rzeczy, trudne czasy, ale na czym się masz koncentrować? Najpierw wewnętrznie to, co wszystko zostało w tobie złożone, zbudowane, w ogóle co już praktykujesz, tym żyj, w tym się umacniaj, wzmacniaj się w łasce generalnie i w pełni wypełnij swoją służbę. Na tym się koncentruj, nie na innych rzeczach, bo cię będą odciągały. Będziesz miał impulsy lękowe, które będą się pojawiły, jak wejdziesz w jakiekolwiek inne rzeczy. Po co ci to? I kończąc już ten list, Paweł mówi do Tymoteusza, że takie instrukcje proste. To jest jego testament. Głoś słowo. Takie proste. Takie banalne. Głoś słowo. Nie zastanawiaj się w ogóle. A ile teraz są bardziej zbuntowani niż kiedyś? A ile tam? Nie. Głoś słowo. I tym, i tamtym. Jak będziesz świadomy, jacy są, będziesz bardziej skuteczny. Łatwiej się przebijesz. Głoś słowo. Bądź w pogotowiu w każdy czas. Dogodny czy niedogodny. A propos strefy komfortu. Dogodny i niedogodny. Bądź w pogotowiu. Na tym się skup. Karć, czyli upominaj, grom, strofuj, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczaniem, nauczaniem. Na tym się koncentruj. Wiecie, chcę jeszcze wrócić trochę do tego, co zacząłem. Żeby tak się też podzielić tam swoim osobistym przeżywaniem pewnych rzeczy. Jak Jezus w tym 24 rozdziale opowiada tym uczniom ten ciąg zdarzeń, który ma nastąpić, jest w 14 wersecie jest to słowo: i będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec. Może powiem coś niepopularnego teraz, ale ja nie jestem od tego, żeby mówić popularne rzeczy. Znakiem czasów ostatecznych jest to, że wszyscy ludzie szukają też wygodnych służb i fajnych miejsc.
Słyszeliście, żeby ktoś powiedział? Żeby masa ludzi mówiła, że dostała objawienie do tego, żeby głosić Ewangelię w Korei Północnej? W Sudanie? W Somalii? Wielu chrześcijan w Stanach, których są tysiące ewangelistów. I American Dream. Nie oceniam teraz każdego, bo nie mam prawa ocenić każdego i serca. Mówię o trendzie, który jest. Wygodniej buduje się w Stanach, gdzie jest w miarę bezpiecznie, w Kenii też w miarę bezpiecznie. Ja nie mówię o emocjonalnych głupawkach. Mówię o świadomości, szczególnie jak jesteśmy Kościołem i Ruchem Apostolskim. Mówię do ludzi, którzy mają w ogóle, wiecie, ochrzczonych Duchem Świętym. Człowiek chce być świadkiem, więc myśli o tym, żeby tworzyć infrastrukturę, która spowoduje, że Ewangelia dotrze do każdego narodu. Dotrze wszędzie. Wszędzie dotrze. Do siebie też to mówię. Powiedziałem, nie chodzi mi o głupawkę. Nie chodzi o to, że ktoś teraz każdy powie, dobra, tam jadę w ogóle, tam szczapy, bo emocje się podniosą. Nie. Nie. Kiedyś był taki człowiek tutaj u nas w kościele. Z nami przez jakiś czas. Ciągle mi opowiadał, jak on będzie miał służbę w Stanach, był najarany, widziałem, że to jeszcze nie o to chodzi. I miałem do niego słowo i jestem przekonany o tym, że to było słowo od Boga. Powiedziałem mu, zanim zbudujesz doży kościół w Stanach, będziesz miał służbę na Kamczatce. Obruszył się i się wkurzył. Kto chce wyjechać na Kamczatkę pod Alaską? 400 tysięcy mieszkańców na wielkim półwyspie. Ale jestem przekonany, że jeśli pojedzie na tą Kamczatkę, w ogóle jeśli się złamie, jeśli to zrozumie, o co chodzi tak naprawdę, to będzie miał wielki kościół i wielką służbę. Ale jeśli nie, pewnego pułapu nie przeskoczy. Coś będzie se tam robił, coś będzie se tam rzeźbił. Nie przeskoczy. Nie przeskoczy tego. Wiecie, w objawieniu Jana 7, 9, 10, jak dobrze czytacie, to też jest taki fragment napisany. Potem widziałem, a oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć. I teraz takie ważne zdanie. Z każdego narodu i ze wszystkich plemion i ludów i języków, którzy stali przed tronem i przed barankiem, odzianych w szaty białe, z palmami w swych rękach i wołali głośnym głosem, zbawienie jest u Boga naszego, który siedzi na tronie u baranka. Z każdego narodu był jakikolwiek człowiek, z każdej grupy tam, który uznał Jezusa za swojego Zbawiciela. Żeby tak mogło być, to Kościół nie może tylko i wyłącznie spać i zapominać, że Arabia Saudyjska też potrzebuje Ewangelii. To jest moje wewnętrzne teraz, tak się podzieliłem z wami, gdzieś tam swoim sercem, bo pilnuję go też, bo jestem świadomy, że wygoda, komfort życia, popularności i wiele innych rzeczy, które w ogóle są znakiem tych czasów i są nacechowane na człowieka, one próbują dominować. Nie deprecjonuję niczej służby w Stanach, ale moim zadaniem jest mówić prawdę. W zasadzie to już nie będę wam tego więcej dodawał. Pokazałem wam silną polaryzację. Polaryzację, którą zobaczyłem, do której jestem przekonany, że będzie coraz większa. I to są nasze decyzje, nasze wybory. Zależy mi bardzo, żebyście byli świadomi, żebyśmy wszyscy byli świadomi w ogóle, w czym my się poruszamy, jak funkcjonują ludzie. Żebyśmy to rozumieli, po to, żebyśmy mogli stanowić odpowiedź dla nich. I żebyśmy wzięli z tego testamentu Pawła. Żebyśmy wzięli to na poważnie, bo to jest instrukcja. To jest instrukcja. Wiecie, słowa o czasach ostatecznych nie są po to, żeby straszyć. Przypomnę jeszcze raz słowa z Jezusa na początku. Nie trwóżcie się.
To jest instrukcja. Instrukcja. Jak się w tym odnaleźć? Nic się nie przedawniło. Nadal słowa i pokój mój wam daje, nie taki jak ten świat, są aktualne. Możesz tak żyć, chodzić w tym wszystkim, mieć absolutny pokój wewnętrzny. To nie są rzeczy, które mają, właśnie o to chodzi, żeby to uchwycić. Amen.